Naturalnie o ogrodach, odcinek 192. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry, Katarzyno, jeszcze przed wycieczką jesteś. Dzień dobry. No, dzień dobry, Ty również jesteś jeszcze przed wycieczką. No właśnie, będziemy oboje, chociaż osobno, zwiedzać angielskie ogrody i chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o sekretach, o tajemnicach, o tej tajemniczości angielskich ogrodów, dlaczego nas to tak kręci, dlaczego Anglików to tak kręci, dlaczego Anglicy, którzy słynęli z wielkich, wspaniałych, równo strzyżonych trawników, teraz z tych trawników powoli rezygnują, powoli odchodzą, a rabaty angielskie robią cały czas furorę. I myślę, że furorę nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także no już na całym świecie. Tak, to jest, można powiedzieć, fenomen angielskich rabat. I dlaczego tak jest? Dużo osób zadaje to pytanie mi. Zadaje to pytanie sobie, zapewne, albo szuka odpowiedzi na to pytanie w książkach, dlatego że dużo książek już na, to, na ten temat napisano. I to jest ogromna ciekawostka. Ja, podróżując po ogrodach angielskich już tyle lat, sama dochodzę do różnych wniosków i też dużo się posiłkuję innymi ciekawymi książkami, rozmowami z, z wieloma ludźmi, ale to jest tak, to jest takie śmieszne, że tak naprawdę, faktycznie, Anglia słynęła zawsze z trawników. I to też jest jakiś tego powód, ponieważ oczywiście, Anglicy bardzo wcześnie, bo już w XVI-XVII wieku, e, bogaci Anglicy e, zauważyli, że e, owce i wypas bydła będą przyno będzie przynosiło im o wiele więcej dochodów, pieniędzy, niż praca e, państwczesna chłopów. W związku z tym, niestety, e, no, dla chłopów z, to z bardzo smutnym e, skutkiem zrezygnowała z tego, wyrzucając ich z, ze swoich pól, e, i tam na tych polach zaczęły. Paść się owce, paść się krowy, tak? Potem oczywiście powstały te wszystkie przemysłowe um, młyny, tak? Gdzie, gdzie robiono wełnę, gdzie przędzono wełnę i później robiono piękne angielskie... Um, Wełniane materiały. Także z tego Anglia była kiedyś znana. Większość wełny na świecie pochodziła kiedyś z Anglii. Wyobraźcie sobie, teraz Anglicy już wszystko z zewnątrz raczej kupują, ale kiedyś było zupełnie inaczej. No i w związku z tym, że te owce to oczywiście były kosiarki na kopytkach, na nóżkach. Nie one mają kopytka, co mają owce? Raciczki? Nie, to świnki mają raciczki. Mhm, e, to były generalnie takie, takie żywe kosiarki. I, e, znaczy, i ta Zaczynał trawa... takie... no, dobrze, okej. Okay. No właśnie, nie wiadomo. Może jakiś no specjalista mają takie od owiec. No, takie, takie raciczki jak, jak krowa, a więc więc tak, racica, mini -krowa. kopyta. Kopyta tak. do koniosiu. Mhm. Także i owce, i krowy. Wpłynęły bardzo mocno na ten krajobraz angielski. I oczywiście to, co Anglicy widzieli w krajobrazie, te pięknie poprzecinane, poprzygryzane po raczej tereny zielone, no, również były przenoszone na przed pałace, przed domy. Ja zawsze pamiętam taką historię, kiedy je, jeszcze rodzina Spencerów była dosyć, no, nie, nie taka bogata jak w dzisiejszych czasach, ale już mieli swój dom, w których nie mieli wprawdzie okien, i właśnie dookoła domu pasły się owce i krowy, i do tego stopnia, blisko domu. Domu, że musieli mieć specjalnego służącego, który stał wewnątrz domu z kijem i jego, jego praca polegała na tym, żeby tę zwierzynę wypychać te, z powrotem przez okna. Zwierzyna, która chciała zaglądać przez okna do domu. A co, właziły do domu te, tak, te owce? Tak, zaglądały? Te, I siłosił, tak, robił? Dokładnie, do widzenia. Nie, było, nie było żadnych rabat kwiatów oczywiście, bo żadnych rabat, żadne rabaty by nie przetrwały, gdyby dookoła chodziły jakieś owce czy krowy. Także ym, Anglicy się zafiksowali takie warstwy bogactwa, Patrzę właśnie na, ym, na tych. Na tych takich zwierzętach, które się pasły wokół ich domów. No i później też, no wiadomo, że były w tym czasie też i ogrody, bo mówimy to jeszcze zanim nadeszły, nadeszła taka moda na ogrody, raczej parki krajobrazowe angielskie, zanim nadeszła moda na takie parki. To były oczywiście mniejsze ogrody przed domem, takie bardziej węzłowe, takie partery bardzo formalne. No i tam, gdzie coś takiego było, to oczywiście nie wpuszczano zwier zwierząt, ale jeszcze w tamtych dawnych czasach te angielskie, ogrody, te angielskie ogrody jeszcze nie istniały tak jak teraz. Nie było pojęcie angielski ogród. Bardziej e, popularne były francuskie partery, francuskie ogrody e, i właśnie z Francji e, i z Holandii Anglicy, e, do Anglii przychodziły mody na jakiekolwiek ogrody, poza takimi ogrodami pielęgnowanymi e, przez owce i krowy. No i później e, oczywiście e, w, e, przyszła moda na parki krajobrazowe Lancelota Brauna i to e, również było bardzo fajnie, to było, z, to było powiązane z, nie tylko z tym, że te drzewa na drzew I sadzonki przychodziły, zaczęły przyjeżdżać, przypływać bardziej z, z nowych kolonii, tak? z Ameryki Północnej. W Ameryce Północnej pogoda była bardzo podobna do Anglii, było o wiele więcej drzew, takich rodzimych. W związku z tym, e, Anglicy kontaktowali się ze swoimi, em, no, powiedzmy znajomymi, tak? bo już oni, albo z, rodzin, z, z członkami rodziny, którzy byli w Ameryce Północnej i oni im zdobywali te rośliny, wysyłali, no, zaczął się, rozwinął się taki dosyć duży biznes em, sprowadzania tych drzew z, z, z Ameryki Północnej, no i oczywiście w tym samym czasie to wykorzystał Lancelot Brown i zaczął projektować te swoje parki. No i park oczywiście polegał na tym, że po tym, że przeniesiono jakąś wioskę w inne miejsce, bo e, była w zbyt e, ładnym e, położeniu, e, widocznym z pałacu, więc no na przykład w Chatsworth był, to była taka sytuacja, że musie, musie, musieli przenieść całą wioskę, dlatego że arystokraci widzieli ją z okien, a tam chcieli widzieć park, a nie wioskę. E, także po, powstały te parki krajobrazowe, które też były przycinane e, króciutko, trawa była króciutko przycinana przez, e, przez e, owce, przez krowy, a znowu od dołu drzewa były podcinane też przez owce i przez krowy I to też jest taki typowy angielski krajobraz, się te takie piękne drzewa angielskie, równiutko niby przycięte od dołu, ale tak naprawdę nikt ich nie przycina, oprócz tego, że y, tamte głowy sięgają y, zwierząt. Tyle, ile sięgnęło zwierzę, tak. tyle było I równiutko obgrydzone. zazwyczaj sięgają, także to, to bardzo ładnie wygląda. Katarzyno, ale to należałoby rozumieć, że na początku te założenia wokół y, dworów, wokół tych pałaców, zamków, to były użytkowe. Użytkowe to znaczy w tym sensie, że były trawy, gdzie miały się paść krowy, gdzie miały się paść owce, żeby ziemia rodziła, żeby ziemia cały czas dawała pieniądz. No bo taka owca strzyżona, no to daje pieniądz, w związku tak, z tym każdy tak. kawałek ziemi był ważny, żeby móc zarobić tego szlinga funta na życie. Dopiero rozumiem, kiedy ludzie stawali się bogaci, kiedy zaspokajali swoje te podstawowe potrzeby, kiedy bogacili się, e, arystokracja angielska, to zaczęła myśleć, to może coś jeszcze oprócz tych e, owieczek, oprócz tych krówek, może byśmy coś ładnego e, zrobili. I jak rozumiem z tego, co powiedziałaś, zaczęli ściągać od Francuzów najpierw. E, tak, e, tak. No to. Zaczęli ściągać od Francuzów, to prawda. I faktycznie, tak jak mówisz, te wszystkie rodziny arystokratyczne, może nie wszystkie, dlatego, że takie najstarsze, najstarsze rodziny arystokratyczne w Anglii, to mają jeszcze swoje nadania, od czasu nawet i Wilhelma Zdobywcy, tak? Z XI wieku, później innych, kolejnych królów. Powiedzmy Henryka VIII, który, któremu trzeba było troszeczkę pomóc zerwać z kościołem katolickim i tam różne machlojki zrobić. Ale bardzo dużo arystokracji właśnie powstało, wzbogaciło się, bo najpierw trzeba było się wzbogacić, tylko dostaje się nad Danie dopiero, jak już ma się ileś pieniędzy, tak? Właśnie przez te grodzenia tak zwane, czyli to, no niestety, wysiedlanie chłopów i zasiedlanie terenów. Um, Owcami i krowami, ale szczególnie owcami. Także oni się faktycznie bogacili i oni zakładali ogrody, ale to się tak złożyło również, że te ogrody francuskie i holenderskie, ta moda na ogrody francuskie i holenderskie przyszła do Anglii z powrotem Dworu Królewskiego w 1666 roku, po krótkim panowaniu parlamentu Olivera Cromwella król Karol II wrócił do, do Anglii, żeby odzyskać koronę swojego ojca, Karola I, któremu ścięto niestety, ale głowę w, w 1649 roku. Także on wraca, z on, on się wychował na dworze królewskim, no w Wersalu, tak? No to jakie on może mieć mody? I on z całym dworem wraca i ci wszyscy dworzanie i on oczywiście zakładają na maksa te, te takie ogrody, które podpatrzyli w Wersalu, także wracają z ogrodnikami francuskimi, z ogrodnikami no i powstają takie partery, i po nich też faktycznie z, z, z zgapiają, że tak powiem, inni arystokraci. Ale ta moda Ale szybko Ale partery, mija. co znaczy partery? Co znaczy partery? To znaczy, że parter, parter... no to jest taka nazwa fachowa na założenie ogrodowe, pałacowe zazwyczaj, na terenie płaskim. W związku z tym, jeżeli to by było na przykład na terenie jakimś górzystym, tak jak powiedzmy połys Castle w, 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 w Walii, to jest jeden z najlepiej zachowanych właśnie takich ogrodów barokowych, bo to był ten okres baroku, tak jak druga połowa XVII wieku. I one były jak najbardziej wy tarasowane, wypłaszczane, tak, żeby można było założyć te, te partery. No i to były takie rozległe, niskie, bardzo często założenia, które były, powiedzmy, wymyślano wzory, które później odtwarzano w bukszpanie albo nawet w jakichś kolorowych kamyczkach. Nie były one zbyt piękne, szczerze mówiąc, ale to była nowość, dlatego że w tamtych czasach oczywiście nie mieli tak dużo roślin, jak mają teraz. Tak, teraz możemy sobie wy, wy, wypełniać rabaty bylinami, czym tylko chcemy, ale wtedy nie mieli tak dużych ilości roślin, w związku z tym używali tego, co mieli. No, w Anglii były popularne jeszcze wcześniej, dlatego że, tak jak mówiłeś wcześniej, popularne były ogrody użytkowe i do ogrodów użytkowych należały ogrody ziołowe, dlatego z tych ogrodów ziołowych robiono piękne mini partery angielskie o nazwie ogrody węzłowe, to było bardzo, bardzo angielskie, ale później takie bardziej ozdobne, obszerne, arabeski, prawda, te, czyli te takie kształty um, wykonywane, obsadzane z niskich obwódek, z bukszpanu, to przyszło jak najbardziej z z Wersalu i takie bardzo formalne aleje, formalne widoki, um, jakieś przycinane, o, co przyszło w tym czasie, również topiary, przycinane w stożki um, Cisy, powiedzmy, Cisy był chyba najpopularniejsze, to właśnie wszystko, kanały, długie wodne kanały, to wszystko przyszło właśnie z Holandii i, i z Francji. Bardzo, bardzo duża kontrola człowieka nad naturą, to tak naprawdę, trudno powiedzieć, że to był ogród, na dzisiejsze czasy to było jakby inne pomieszczenie architektoniczne na zewnątrz powiedzmy, tak? To naprawdę było przedłużenie. Gdy myślę o ogrodzie francuskim, to e, przypominam sobie ogród w Białymstoku przy Pałacu tak Branickich, jest. który w chwilę chwili jest odtworzony i te wszystkie fontanny i te wszystkie długie cieki wodne, czy tamte stawiki, e, do tego te bukszpany pokręcone e, alejkami e, wytyczone i jeszcze do tego żwirek wysypany, żeby było gorąco i żeby nie można było gdzieś się schować, a jak komuś, że tak powiem, słońce za bardzo przypali, to altany budowano specjalne. Ale fajnie jest, bo teraz jak myślimy o topiarach, tak jak, jak mówisz, no to wszyscy myślą od razu w tej chwili o tui szmarak, tak? Bo to jest takie cudowne, bo to samo, bo to samo się robi. Ty mówiłaś o strzyżonym cisie, o strzyżonym cisie. A w Pałacu Branickich, czy w ogrodzie Pałacu Branickich, pięknie, przecudnie wyglądają strzyżone graby. Pojedyncze drzewka mm. grabów strzyżone właśnie w kształcie takich stożków. Ja myślę, że graby jak najbardziej, tylko że one historycznie to troszeczkę później przyszły, jeżeli chodzi o ja formowanie. Ja mówię, co teraz jest. Mhm. A ja mówię tylko tak, żeby, żeby tak do, jakby dopełnić Usystematyzować. opowieść. Tak. I słuchajcie, no... Ym... Tak więc te ogrody, park, te parki angielskie, przyszły jakby odpowiedź na tą, na tą formalność może tych ogrodów barokowych, dlatego że w Anglii zawsze wszystko tak jakoś się dzieje, że coś musi być w odpowiedzi na coś poprzedniego, co ludzi zaczęło, zaczynało już w pewnym momencie denerwować. W związku z tym, po pierwsze, te parki przyszły też angielskie, Właśnie w związku z tym, że był napływ drzew, no, trzeba było te drzewa gdzieś pokazać, no drzewa są ogromne, więc nie można było tego zrobić, wiecie, no poza tym ludzie biedni nie mieli, którzy mieliby małe ogródki, nie mieli tych ogródków, w takich ogródkach pewnie uprawiali bardziej y, jakieś kwiatki, y, bardziej jakieś zioła i, i warzywa, także były to ogromne, ogromne, y, wiecie, no, posiadłości, tak? Także mogli sobie sadzić te drzewa. Także znowu Anglia, później w tym XVIII wieku, zwariowała na punkcie parków. I do tego, do, tego, do tego stopnia, że gdy nadeszły czasy wiktoriańskie z nadejściem panowania królowej Wiktorii na początku XIX wieku i ona była na tym tronie aż do końca XIX wieku, także można powiedzieć, że cały XIX wiek oni, ci wiktoriańcy, wiktoriańscy ogrodnicy i, i miłośnicy ogrodów czy roślin odreagowywali na ten park Lancelota Brauna z poprzedniego wieku, tak? Także to znowu było odpowiedź na to, że dla nich to było zbyt smutne, zbyt zielone, zbyt nudne, nienaturalne, więc a może właśnie naturalne. Dlatego zaczęli wymyślać te ogrody wiktoriańskie i ogrody wiktoriańskie niestety, ale znowu poszły w kierunek bardzo, bardzo formalny. Czyli to były klomby. Okrągłe albo owalne, ale bardzo symetryczne, i na no, no najgorsze to, że obsadzone były roślinnością, która znowu zaczęła napływać do Anglii. No, <laughs> A właściwie do Wielkiej Brytanii już wtedy spokojnie, bo to już było wielki, wielkie imperium. Z tych różnych innych krajów, których było na przykład dosyć gorąco. Na przykład z Indii, tak? Anglicy mieli pełno roślin z Indii, które w, w, które w Anglii były tzw. Tak weszły tzw. Tak rośliny jednoroczne, typowe rabatówka, pelargonie, Begonie. Em, Niecierpki, tak? Takie rośliny, którymi właśnie wikto, wiktoriańscy ogrodnicy zasilali ogrody. No i wiecie, to były takie ogrody, to były tak, takie kobierce kwiatowe obsadzone. Czerwoną pelargonią, a po środku, powiedzmy, jakaś palma. Tak? No to wszystko było później, oczywiście, te rośliny, takie jak pelargonie, zostały, były zamieniane. Palmy były wynoszone na zimę albo wnoszone na zimne do, do oranżerii czy do konserwatorium angielskiego. Także to było naprawdę też sztuczne. Tak jak i samo jak ten park był sztuczny, tak na szczerze mówiąc, to potem to też było sztuczne. Ale wiktoriańscy ogrodnicy tego nie widzieli. Myśleli, że, że zupełnie odreagowywali. Ale te takie mocne kolory i mocne linie um, kobierców kwiatowych, rabat, ścieżek czasów wiktoriańskich w końcu też doprowadziły Anglików do szału i oni te, wtedy też się postawili przeciwko temu i nadeszły czasy, Jański, czyli czasy, kiedy na tron wreszcie po tak długim, długim oczekiwaniu wstąpił na tron Edward, syn Wiktorii. Edward sam już był chyba dziadkiem w tym, w tym czasie, dlatego że przecież ona zmarła w bardzo późnym wieku i on już też był już dosyć, dosyć już starszy, w starszym wieku. No i jak Edward wszedł na tron, to nie tylko on chciał odreagować na rządy swojej matki, czyli no wiadomo, jak każde pewnie dziecko, troszkę coś innego wprowadzić. Ale również mody w architekturze i w ogrodnictwie się zupełnie zmieniły. Zaczęto, poszukiwań, zaczęto, zaczęto poszukiwania czegoś bardziej naturalnego, lokalnego, prostego, tego, niekoniecznie sprowadzonego z Kalkuty czy z Ameryki Północnej, tylko czegoś takiego swojskiego. I no oczywiście wtedy nadeszła moda na tak zwane crafts, czyli sztuka i rzemiosło lokalne. I tutaj powstają od początku XX wieku, 1910-1915, bardzo, bardzo ciekawe budynki i ogrody a dlatego budynki i ogrody, dlatego, że tak się fantastycznie składa, że e, w tym samym czasie działa, e, działa ta, ta para, znana para Edwina Luciensa i Gertruda Dzikul. tak? Edwin Luciens jest młodym architektem, e, który ma swoją e, pracownię na południu Anglii, gdzie oczywiście jest najwięcej bogatych Anglików, nie oszukujmy się. E, no i e, Gertruda Dzikul już troszeczkę starsza od niego, jest e, osobą, która, artystką, malarką, która powolutku, powolutku traci wzrok i e, koncentruje Dzisiaj wyłącznie na projektowaniu ogrodów jest bardzo, bardzo mocno. Na nią, na nią, na nią wpłynął spotkanie z z innym angielskim ogrodnikiem, który propaguje zupełnie dzikie ogrody, nazywa się William Robinson. I tak naprawdę to jest człowiek, któremu zawdzięczamy, tak naprawdę, o tym się mało mówi, ale te angielskie rabaty. I ona pod wrażeniem spotkania i książki Williama Robins, y, Robinsona, który wręcz, w, wręcz napisał całą książkę o tym, jakie beznadziejne są ogrody wiktoriańskie, ona się inspiruje tym i ona zaczyna projektować bardzo, bardzo takie. Y, no bardziej naturalny, można by powiedzieć. Może dla nas niekoniecznie w dzisiejszych czasach, bo my jesteśmy super naturalni z naszymi preriami, rabatami naturalistycznymi, ale już ona jest pierwszą osobą, która właśnie projektuje takie rabaty angielskie, typowe, które my dzisiaj znamy. Także oni razem współpracują, oni zakładają wręcz swoje własne biuro projektowe, Luciens i Dziku i Edwin Luciens projektuje domy i Część taką małą architektury w ogrodzie, często właśnie z lokalnych materiałów, tak jak mówię, arts and craft, czyli sztuka z rzemiosłem lokalnym. I to są zazwyczaj, no w Anglii nie oszukujmy się, to jest kamień, dlatego te piękne domy i ogrody powstają w, w kamieniu. No i, to, i te ramy wypełnia potem Gertruda swoimi pięknymi ogrodami. Także to jest początek, tak naprawdę to jest początek tych rabat, prawdziwych rabat angielskich, które z Całkowicie zawładnęły sercami i europejskimi, i również polskimi, bo tak naprawdę, jeżeli byście jeździli po ogrodach francuskich i ogrodach włoskich, to nie ma takich rabat jak w Anglii, jak w Anglii, tak? E, I my próbujemy, no i dzisiaj to, co my próbujemy odtworzyć przed swoim domem, czy przed swoim balkonem, czy gdziekolwiek, to słuchajcie, właśnie są te rabaty, które, mu, e, które, które zapoczku, zapoczątkowała tak naprawdę Gertruda Jekyll, która. E, takie y, bardzo ciekawa osoba, ponieważ to też jest duży zbieg okoliczności, dlaczego te rabaty w ogóle powstawały. Po pierwsze, tak jak mówię, ona już w 30 roku swojego życia bardzo, bardzo miała duże problemy ze wzrokiem. Ona y, uwielbiała robić y, biżuterię, taką y, srebrną biżuterię tworzyć, uwielbiała haftowanie, takie, takie rzeczy związane ze sztuką, ale które wymagały bardzo, bardzo dobrego wzroku. I ona po prostu jo, to oczy, ją te oczy już tak bardzo bolały, nie mogła tego robić, w związku z tym tak naprawdę od 30 roku życia całkowicie zarzuciła tą swoją pasję i zaczęła się interesować właśnie roślinami. I w związku z tym, że była krótkowzrokowcem, to koncentrowała się na kształcie każdej rośliny, na kolorze, ale też na formie, czyli jakie liście, czy to były liście szpica, szpiczaste, czy, 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 czy lancetowate, czy okrągłe. Na przykład ona zaczęła bardzo dużo używać bergenii, dlatego że bergenia ma takie ciekawe, duże liście, na nią się mówi czas Czasami kapusta, prawda, czy tak na nią zauważam, że mówią e, tak potocznie czasami, bo ma takie charakter, charakterystyczne liście. Ale ona e, właśnie e, posadziła bergenię o, obok e, kosaćca, który ma strzeliste liście, tak jak sztylety. Także ona była pierwszą osobą, która zaczęła patrzeć na kształty, na formy roślin. Ale też dlatego, że jak patrzyła w dal, to widziała tak naprawdę tylko plamy rozmyte, kolorów. Na no cokolwiek patrzyła, czy na domy, czy na ogrody, czy na las, czy na no nieważne, czy na ludzi. Troszeczkę tak impresjonistycznie widziała to w takich dużych plamach pastelowych, i dlatego to później przenosiła na, na papier i właśnie w ten sposób wyglądały później rabaty. Także widzicie dużo rzeczy, które potem stają się takie ważne dla nas, są czasami zaczynają się troszeczkę z, z biegiem okoliczności. To chciałbym zapytać rabata angielska, rabata angielska czy ogród angielski, jeśli myślimy, czym odróżnia się od innych ogrodów? To znaczy ja, ja, ja pamiętam, jakim szoku moja znajoma przyjechała właśnie z, z ogrodów francuskich i mówiła, że zupełnie czego, czegoś innego się spodziewała, ale chyba za bardzo porównywać to chciała z ogrodami angielskimi, dlatego że to tak jak, nam jakoś tak się wydaje, że przecież to jest normalne, że w ogrodzie powinna być rabata. A okazuje się, że wcale tak nie jest. I jeżeli tak naprawdę przyjrzycie się ogrodom z różnych części świata, to te rabaty wcale tak nie wyglądają jak te rabaty, które nam się wydaje, że powinny być w każdym ogrodzie i tak jak mówiłam, które chcemy mieć przed swoim domem. Dlatego to jest bardzo, bardzo oryginalne, bardzo angielskie. W dzisiejszych czasach em, też są rabaty angielskie, które oczywiście w jakiś sposób no, ewaluowało od czasów Gertrude Dziku. Ja bym powiedziała, że w XX wieku... Em, tak jakby pałeczkę przejął później zresztą, tak jak mówiłam we wcześniejszym podcaście y Christopher Lloyd był też bardzo wpływowy i znał Gertrude jak był małym chłopcem, ale on przejął pałeczkę tego eksperymentowania z bylinami na rabatach. Oczywiście jest Witasak, Sackfield West i później to, co się dzieje dzięki National Trust, który przejął bardzo wiele ogrodów i próbuje uprawiać je w duchu tych ogrodników, którzy założyli. Ale nie ma jakichś nowych, wiecie co, nie ma jakiś nowych projektantów, którzy całkowicie postawią do gór nogami te rabaty angielskie. Dlatego, że i, no powiedzmy, no taki innowator jak Nigel Dunnett, tak, angielski profesor architektury krajobrazu, który zajmuje się szczególnie obsadzeniami um, takiej ziel zieleni w miastach. E, fantastycznie piękne ma te rabaty, ale tak naprawdę nie odbiegają tak bardzo daleko od tego, co wymyśliła Gertruda. E, I e, no, taki bardzo znany też angielski projektant um, Tom Stewart Smith, który właściwie za każdym razem, jak idziemy do jakiegoś ogrodu angielskiego, to on tam projektował jakieś rabaty i, i pięknie też. Ale oni wszyscy tak naprawdę kierują się tym, co co zaczęła ym, głosić, że tak powiem, Gertruda, jeżeli chodzi o rabaty, czyli y, plamy. Plamy koloru, najlepiej, gdyby te plamy były jeszcze y, mądrze połączone, tak. Ym, ona właśnie była pierwszą osobą, która zaczęła ludziom podpowiadać, że mogą mieć te rabaty zorganizowane kolorowo, barwami. Na przykład barwy chłodne z jednej strony, barwy ciepłe z drugiej strony. Ona naprawdę podchodziła do tych rabat, do tych planów rabat, jak do, jak do płótna, jak do, jak do malarstwa, jak do, jak do obrazu. Dlatego to widzi się właśnie ten, obr, ten, ten obraz ogrodu, tak jakby obraz na ścianie wisiał. Tak? Także takie, patrzy się na to jako na całość, tak jak mówiłam wcześniej. Że ona widziała z daleka, tylko jakieś plamy. Także ogród ma być widoczny z daleka jako całość e, i dlatego te plamy, rab, e, plamy bylin e, są takie ważne. Wiadomo, że też ważne jest, żeby je powtarzać, żeby, żeby kolorystycznie powtarzać plamy, dlatego że wtedy cały ogród wydaje się harmonijny, jakoś powiązany. Te wszystkie części jego są tej rabaty, są powiązane jedno, jedna z drugą. E, ale z drugiej strony właśnie też duży nacisk na różne formy liści, także to też jest ważne. Także takie rabaty angielskie typowe to duże, duże no w zależności od tego, jak duża jest rabata, ale duże powtarza i powtarzające się plamy bylin. To po pierwsze. Po drugie różnorodność, jeżeli chodzi o formy roślin, tak, różne liście. I niekoniecznie też te rośliny muszą być ozdobne z kwiatów, mogą być właśnie ozdobne z ulistnienia. No i żeby jak najbardziej roz, rozciągnąć ten sezon kwitnienia i żeby jak najbardziej urozmaicić te rabaty, to po pierwsze używane są rośliny z różnych grup. Także zawsze Wam opowiadamy, że czy są, zaczynając od cebulek kwitnących wiosną, potem kwitnących latem, rośliny jednoroczne, dwuletnie, rośliny wieloletnie byliny. Oczywiście rośliny, które są nieodporne na nasze zimy, które są wykopywane na zimę i dołowane powiedzmy w tunelu czy w szklarni, ale również krzewy. Od zawsze po, po, posiłkują się w Anglii krzewami. Posiłkują się również krzewami po to, żeby, żeby robić z nich powiedzmy tło. Tak? Ra, przecież żywopłot jest krzewem, jest zrobiony z krzewów tak naprawdę. Drzewa niekoniecznie, nie powiedziałabym, żeby na, na rabatach Gertrude Gico kiedykolwiek były drzewa. Ale na pewno bardzo, bardzo, bardzo ważną część tych rabat. Szczerze mówiąc, chyba. Żaden inny krzew nie był tak ważny dla rabat Gertrudy i w ogóle rabat angielskich jak róże. Róże, to, róże i byliny to była podstawa. I podejrzewam, że na początku trochę byli obrzydzeni tymi roślinami jednorocznymi, więc pewnie zanim wymyślili, że tak powiem, kosmosy i Zdecydowali się, kosmosy, że prowadzimy rośliny jednoroczne, tak. to idziemy w byliny i krzewy. Dokładnie. Tak myślę, myślę, że dlatego drzew nie było, dlatego że um, ogrody angielskie kojarzyły mi się ze słońcem. Z pełnią słońca. Tak. Z takimi, które są mocno naświetlone, a nie z zacienionymi rabatami. Stąd, gdyby były tam drzewa, to zbyt dużo cienia by rzucały to raz. A dwa, te rośliny, o których często mówimy, jak mówimy o rabatach angielskich, one potrzebują sporo wilgoci. A takie korzenie drzew to by podciągały, podkradały. Tę wilgoć z gleby, i miałyby kłopot te roślinki, które tam chciałyby spój pięknie rosnąć, ale głównie chodzi o światło. Czy forma takiego ogrodu bo powiedziałaś o tym, że był gdzieś żywopłot, to żywopłot albo Ścisa, albo Zgrabu. Czy taka forma ogrodu angielskiego, już nie mówię o plamach kolorystycznych, nie mówię o roślinach, ale o takim rozplanowaniu, nie wiem, ścieżek, dekoracji jakiś fontan, poidełek. Cudów na Kiju też, też miała e, wówczas dla e, Gertrudy Jekyll znaczenie? No tak, oczywiście, tylko e, i to było w takim, tak jak mówię, w takim, te ogrody, które z, były zakładane przez nią, one były pełne małej architektury. To jest może coś, co dzisiaj niekoniecznie w tych nowych angielskich ogrodach jest, dlatego że odchodzi się od takiego, od takiej formalności, bo użycie kamienia czy jakichś materiałów budowlanych zawsze nada ogrodowi troszkę formalności, również żywopłoty, tak, ale e, Nadal do dziś, tak jak i wtedy, do dziś bardzo ważne jest umiejscowienie rabaty dla Anglików, dlatego żeby ona tak się pięknie prezentowała, ona musi być w mądrym miejscu i też musi być proporcjonalna oczywiście w, w stosunku do, do budynków czy do ogrodu, w którym jest, tak? nie może być gdzieś tam jakaś maluteńka gdzieś tam daleko, daleko pod płotem, tylko musi być ją widać, no bo inaczej nie, nie ma zupełnie sensu, ale podczas, podczas za czasów Gertrudy, takim i zresztą nadal to, to chyba jest po prostu marzeniem każdego um, i jakoś tak siedzi to w głowie, nawet może później jakoś to możemy, przerabiamy to troszkę na czasy teraźniejsze, na te, na te bardziej naturalistyczne ogrody, które jak wiemy są nie tylko modne, bo tam moda to jest nie taka ważna, ale potrzebne w dzisiejszych czasach, żeby pomóc, wspomóc te wszystkie, um, Owady, małe zwierzęta, wiecie, ptaki, to całą resztę mieszkańców naszej planety. Ale za jej czasów to było bardzo podobnie. Z domu wychodziło się z tyłu na taras kamienny albo drewniany, ale w Anglii tego drewna mało używali, ponieważ tak jak mówię, oni oryginalnie drewna nie mają, tylko mają właśnie kamień, bardzo dużo kamienia. Więc wychodziło się z domu na kamienny taras. Potem za tarasem były już rabaty, ale przechodziło się później zazwyczaj na trawnik, no bo ci Anglicy jeszcze nie mogli tak całkiem z tym trawnikiem zerwać na początku XX wieku. No to by był prawda, już totalny szał. Także ten trawnik pozostał ładnie przycinany, dlatego że w czasach wiktoriańskich już już naprawdę ogarnęli Anglicy fantastyczne um, kosiarki. tak Był ogromny, ogromny wybór kosiarek. Już owcy nie trzeba było później. Już nie trzeba było, nie trzeba było o z owcą na smyczy chodzić tak? przed domem. Także taki typowy ogród właśnie Taras. Um, później trawa i dookoła trawnika powiedzmy... Um, Rabaty, za rabatami zawsze tło, dlatego że w ogóle te angielskie ogrody początku XX wieku mają to do siebie, że często są mm, tworzone w postaci tak zwanych komnat ogrodowych, czyli te ogrody są podzielone na mniejsze części. No, większość Heathcats, Seasinghurst, no naprawdę dużo, dużo, one są podzielone zazwyczaj żywopłotami, ale często też one są w ogóle budowane na miejscu starych e, jakichś posiadłości, na przykład Sissinghurst jest zbudowany na, na miejscu starego zamku, po którym została tylko wieża, ale zostało też kilka e, ścian. I te ściany też posłużyły teraz do podzielenia ogrodu na jakieś kawałki, a ten żywopłot tylko do, 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 jak to powiem, do, dostosowano, tak, do, e, domontowano do tego całego e, systemu murów. Także zawsze ta rabata ma Jakieś tło, i naprawdę to fajnie wygląda. Szczególnie dla tych rabat węższych, bo jeżeli mamy rabatę wąską na powiedzmy metr albo półtora, już nie mówię o jeszcze po pół metra, bo to już w ogóle bez sensu, i za taką rabatą nic nie ma, no to wiecie, to, to tego nasze oko nie zarejestruje, nie ma sensu. Dlatego albo robimy rabaty naprawdę duże, obszerne, na przykład to, co później w latach 40., 50., 60., 70. i nadal tutaj nam um zaproponował Alan Bloom, Adrian Bloom, tak, z Bressingham, oni właśnie byli królami tych rabat wysp i wtedy można jak najbardziej, i to jest właśnie to, o czym chcę powiedzieć, że w dzisiejszych czasach bardzo często stosuje się rabaty wyspy, ale one nie są małe, one są dosyć obszerne, także jak z jednej strony takie rabaty się stoi, to niekoniecznie się w ogóle widzi drugą, drugi jakby koniec tej rabaty, tak, one też są zrobione, posadzone w ten sposób, że nie widzi się żadnego, żadnej krawędzi, także to też jest bardzo fajny sposób na umiejscowienie rabaty, ale w takie rabaty węższe, jakie robiła Gertruda, no nawet do tych czterech metrów głębokości, no to pięknie się prezentowały właśnie z takim żywopłotem, no cis, nie oszukujmy się, jest najpiękniejszym, najszlachetniejszym żywopłotem zielonym, jaki możemy sobie tylko wy, wy, wymarzyć, tak, ta zieleń, taka ciemna zieleń, głęboka, jest naprawdę fantastycznym tłem dla rabaty, ale ym, równie dobrze, fantastycznie wygląda latem i Bóg, i grab, jak zresztą wiemy, tak? bo znamy. Bo mamy. I jedno, jeden i drugi żywopłot wymaga cięcia raz w roku, pod koniec lata, na początku jesieni. Także to, 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 to i tak po, to nie jest jakoś coś, ktoś musi coś więcej robić przy, przy niektórych z nich. Jeżeli chodzi o tuje czy jakieś inne iglaki, to w ogóle dla mnie nie istnieją, jeżeli chodzi o materiał na żywopłot. Tak? Posadzić można oczywiście w innych, w innych, żeby zrobić jakieś inne kompozycje, ale nie żywopłoty. Także umiejscowienie, rabaty też jest bardzo ważne dla Anglików i pamiętajcie o tym, jeżeli chcecie. Tworzyć to u siebie w ogrodzie, że rabata nie może się po prostu zdarzyć. Naprawdę trzeba ją zaplanować, ale nie tylko jeżeli chodzi o roślinność, ale również o umiejscowienie w terenie. Mm -hmm. Dobrze, to mamy to umiejscowienie w terenie. Ale chciałem cię zapytać, bo dla mnie z ogrodami angielskimi, zawsze kojarzy się róża angielska. Nie wiem dlaczego. Czy to jest dobre skojarzenie, czy to jest złe skojarzenie, ale jak przebieramy. Przeglądamy katalogi róż, to zawsze jest napisane Róża Angielska. To jest mhm. Róża Angielska na rabacie angielskiej, czy to nie jest Róża Angielska na rabacie angielskim? Nie, no, ja, ta, to jest bardzo ważne. Róże są niesamowicie ważne na rabatach angielskich, dlatego że um, Gertruda, jak traciła wzrok, to te wszystkie inne. Um, Zmysły w niej się bardzo budziły, tak? I zapach. Tak, jak mu, tak jak mówiłam wcześniej, tak z bliska właśnie ona oglądała, że tak powiem jakby pod mikroskopem te, te wszystkie rośliny, więc ona zwracała uwagę na kształt liścia, na kształt kwiatków, płatków, ale też zapach, bo ona w ogóle podchodziła do tych roślin z bliska, więc czy chciała czy nie chciała tym nosem coś powąchała. I niesamowicie ważne stały się w tym czasie róże w ogrodach. Słuchajcie, te róże y, nie, nie były tak naprawdę popularne wcześniej w, ro, w ogrodach angielskich. Te wszystkie róże, które mamy, znamy i kochamy dzisiaj, i te ramblery, i te róże parkowe, i te róże przeróżne, przeróżne, przeróżne pnące, niepnące angielskie. To są róże, które zaczęły swoją, swój, swoją karierę, że tak powiem, właśnie w czasie tym samym, kiedy karierę miała swoją Gertruda Dziekuta. Róże na rabatach angielskich są ich nieoderwalną częścią. Nie można sobie wyobrazić um, tych rabat bez tego zapachu, ale nie tylko, jeżeli chodzi właśnie o róże normalne, tam krzaczaste, tylko róże pnące i ramblery bardzo popularne w Anglii i o tej porze roku, latem, tak naprawdę teraz to już w ogóle kiedy róż, są róże takie, że kwitną przez cały sezon albo po prostu, no, no powtarzają kwitnienie, nie tak, że od razu jeden kwiat kwitnie przez cały sezon, ale powtarzają kwitnienie, jeżeli odpowiednio się nimi zaopiekujemy, to nie wyobrażam sobie zapachu, to znaczy takiego ogrodu angielskiego bez zapachu róż, tak? Również teraz zapachu e, lipy, na nas pięknie lipa pachnie to jest całkowicie oszałamiające, ale ta nie ma rabaty angielskiej, albo w ogóle rabaty bez róży. Nie oszukujmy się, po prostu ona musi być. I w dzisiejszych czasach jest tyle fantastycznych odmian, które są łatwe w uprawie, że nie możemy tak naprawdę powiedzieć ach, to jest dla nas za trudne. Ja zawsze się śmieję, moja Lady Morton, dla której pracowałam wiele lat kiedyś. Ona się śmiała, że ona nawet że nawet ona nie jest w stanie zabić róży. Naprawdę trzeba być zdolnym, mm -hmm. żeby. żeby A czy po prostu chyba. A trzeba... wydawałoby się, że róże są kapryśne, bo przecież tyle szkodników, tyle plamistości, tych liści, tyle mszyc na tych różach i my się tylko cały czas martwimy tymi różami. No, wiecie, po prostu trzeba wybrać dobrą odmianę. Jest sporo bardzo dobrych odmian róż, jest bardzo dużo dobrych technik, które wspomagają, wspomagają uprawę róż. No, oczywiście wiemy, że nie ma co ruszać róż na Piaskach, na glebach lekkich. Róże trzeba sadzić na glebach raczej ciężkich, na glebach gliniastych, na glebach dobrze kompostowanych, dlatego że róża będzie chciała mieć dobrze w glebie. Ona będzie chciała mieć dobry, że tak powiem, związek, czyli mikoryzę ze, z mikroorganizmami. Ona będzie chciała pobierać dużo składników pokarmowych, ponieważ jeżeli ma dużo kwitność, to musi być wspomagana. Także po pierwsze, wybieramy. Odpowiednią odmianę róży, a tych odmian jest naprawdę dużo, bardzo, bardzo takich odpornych na choroby róże. Poza, poza tym sadzimy w słońcu, sadzimy w odpowiedniej glebie, tak jak wspominałam, nie w piachach ściółkujemy materią, przekompostowaną materią organiczną, i słuchajcie, w, ciągu, w, po, w połowie lata te róże, które powtarzają kwitnienie, koniecznie porządnie przycinamy, ogławiamy, regularnie ogławiamy, i w połowie lata, w lipcu zresztą mówiliśmy o tym chyba w naszym ostatnim podcaście koniecznie jeszcze podrzucamy im jakiś nawóz organiczny, naturalny, żeby one miały jeszcze. Żeby mogły nadal kwitnąć, ale tych róż do, do rabat angielskich jest sporo do wyboru. Ale to są te, które nazywamy różami angielskimi, czy, czy nie? No tak, no. Zazwyczaj... no jak wejdziemy, wejdziemy, wejdziemy na stronę jakiegokolwiek, nie wiem, na stronę twojego sklepu i piszemy róże angielskie, to, to są te róże angielskie, które są przewidziane na rabaty angielskie? One tradycyjnie są związane z tymi rabatami angielskimi? No oczywiście, dlatego, że no, tradycyjnie są uprawiane, hodowane przez, ang przez angielskich hodowców. No oczywiście znany jest um, David Austin, ale tych hodowców jest o, bardzo, bardzo dużo. Jeżeli jeździcie na jakieś wystawy, czy Chelsea, czy Hampton Court, to w tym na tych namiotach, gdzie się wystawiają hodowcy, to tych e, róż e, jest naprawdę sporo. No nie oszukujmy się, oni się w tym tak naprawdę specjalizują. No i e, też po nazwach można wiedzieć, jakie to są oczywiście... E, Angielskie róże, no, na przykład Dame Judy Dench. No, to wszyscy wiedzą, że to jest wspaniała angielska aktorka, którą zresztą uwielbiam, więc to musi być, to musi być angielska róża. Brother Catfail, to też jest, słuchajcie, chyba książka, ale też jest ekranizacja bardzo fajny film, bardzo angielskie. Princess Alexandra of Kent, no. To jest Aleksandra w No to już to już na pewno wiadomo, się wsią, tak. angielskie. William and Catherine, to chyba też wiadomo, że jest angielskie, tak? Alnwick Rose. Alnwick to jest Alnick to jest piękny zamek, słuchajcie, w Anglii, w Northumberland na północnym wschodzie, bardzo, bardzo daleko, taka kraina ciekawa i tam jest właśnie ten zamek, zresztą w którym w którym kręcono chyba Harry Pottera, z tego co pamiętam, Alnick Castle. Tam się szczyci właścicielka Arni Kasu, po pierwsze tym, że ma ogród e, trujący, e, ma same rośliny trujące, a po drugie, z tego co pamiętam, kiedyś oglądałam program w telewizji, że dostała e, nagrodę za najlepszą publiczną toaletę. O! naprawdę dostała chyba Super. jakąś złotą, złotą deskę, czy coś takiego. No, na przykład kolejna roślina, kolejna odmiana Harlow Car. Harlow Car to jest jeden z, z flagowych ogrodów Królewskiego Towarzystwa Ogrodniczego w Anglii, zresztą niedaleko ode mnie, to jest w Yorkshire. No, warto jest szukać tych angielskich róż, angielskich odmian róż, dlatego że są szczególnie piękne, szczególnie romantyczne. Większość z nich teraz już powtarza kwitnienie, tylko te stare róże, a stare róże często w ogóle nie są angielskie, tylko francuskie. One nie powtarzają często kwitnienia, ale te jak najbardziej, no Roald Dahl. no wiadomo, kto to był Roll, Dahl, tak? Wszyscy, wszyscy znają te zwariowane książki, a jeszcze bardziej chyba znają jego wnuczkę, która świetnie gotuje. Także to wszystko, jak ktoś troszeczkę się zna Anglię, to każda nazwa róży, nazwa odmiany róży komuś gdzieś tam jak coś, coś się będzie kojarzyło z Anglią, tak jest. Mm, ale to nie są różanki. To nie są różanki. Ja to chciałbym podkreślić, że zastosowanie tych róż w ogrodach angielskich to nie jest różanka taką, jaką my myślimy o różance, że są same róże, róże i róże i nie ma nic. Te róże są wkomponowane, wkomponowane w rabatę. One są częścią rabaty, a nie rabata jest różanką, o tak powiedziałbym może. Tak, tak, tak jak mówię, one są tylko dopełnieniem. One są tylko powiedzmy. Nie wiem, ile to procent może być róż, na ta, może no, no mniej niż 10%. No, to wiecie, to, to, to nie są ogrody różane, to są rabaty angielskie, czyli rabaty mieszane, głównie byliny, ale na pewno pomieszane właśnie z różami. I tak w dzisiejszych czasach takie rabaty em, angielskie, em, jeżeli mamy czas, to dodajemy da, do nich dalie, dodajemy do nich rośliny jednoroczne, takie jak właśnie wspominałam, aminki delikatne, które będą tworzyły taki delikatny, em, no taki matrix, jakby wypełnienie tych. Rabat albo kosmosy, albo kleome. Kleome są bardzo y, lubiane lubione w, w rabatach angielskich, czy nawet słoneczniki, ale y, chyba za czasów, tak jak m, mówię, y, Gertrudy, te, oś, ona, jeszcze nie mieli tych odmian fajnych i jednorocznych, jeszcze nie, 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 jakby nie doceniali tej naturalności, jak my doceniamy dzisiaj, ale y, różnią się tym, nadal te angielskie rabaty się różnią od rabat, słuchajcie, takich, które y, wprowadził, czy ogrodów, takich jak wprowadził nam do nas, do naszych, do naszych. No, do naszej wyobraźni, do naszych przestrzeni. Pit Odolf, tak, te, te rabaty, te ogrody, które przyszły do nas z Holandii czy z Niemiec, bo też również dzięki Karl Fosterowi, który działał w Poczdamie pod Berlinem, no, wiecie, to są troszeczkę inne ogrody i rabaty. Zobaczcie, ile tam jest traw. W angielskich typowych ogrodach, na angielskich typowych rabatach zakładanych w XXI wieku przez um, projektantów, znanych projektantów angielskich, nie będzie dużo traw. Oni się właśnie charakteryzują tym, że oni jednak e, mają bardzo mało traw e, ozdobnych nadal w swoich ogrodach. Okej, okay, mają czosnki ozdobne, mają wszystko inne, bardzo wiele, bylin się powtarza. No przecież tak jak mówię, Adrian i Alan Bloom, w swoich ogrodach e, w Bressingham oni tak jakby wyznaczali te, te ogrody, rabat, e, takie rabaty naturalne, bardziej preriowe. No te rabaty są z roślin, które oni ściągali z Ameryki Północnej, z preri, więc są jak najbardziej preriowe, ale oni też nie używali zbyt dużo traw. Ozdobnych. Także angielskie rabaty, powiedziałabym bardziej w stronę byliny z różami, a te takie rabaty naturalistyczne, preriowe to byliny z trawami, tak, ozdobnymi, czyli jednak troszeczkę bardziej naturalnie niż Anglicy. Anglicy cały czas trzymają się tej swojej, e, Romantyczności, raczej niż naturalności. Jedno i drugie jest ekstra. Najlepiej mieć jedno i drugie. Rabaty angielskie jeszcze są modne w Wielkiej Brytanii? Oczywiście, że tak. W Wielkiej no, Anglicy to są tradycjonaliści. Ja o tym naprawdę coś wiem. No, a porzucili pastwiska, porzucili e, parki krajobrazowe, e, porzucili ogrody francuskie albo wzorowane ogrody wzorowane na ogrodach francuskich, to może i rabaty angielskie porzucą? No, oni porzucili te rzeczy z... Powodów innych, bardziej ekonomicznych yy, albo no, już nie będę tutaj marudzić, ale to nie jest tak, że po prostu, że, że tak, że tak od po prostu. Nie, yy, no nie wiem, może jakby mam nadzieję, nie, nie wiem. Myślę, że gdyby mieli już przejść na coś innego, to by przeszli, ale oni mają swój sposób na przejście na, na inne rabaty angielskie. Tak jak mówię, one cały czas są, to są inne rabaty angielskie, ale cały czas są. Te rabaty Gertrudy Dziku może nie są powtarzane dokładnie, dokładnie tak, jak ona by projektowała według jej projektów, dlatego, że ona jednak miała o wiele mniej do wyboru, jeżeli chodzi o barwy, jeżeli chodzi o gatunki, odmiany. W dzisiejszych czasach mamy już inne, już nie tworzymy, nie, nie ma szans, że stworzymy takie same jak ona rabaty. My tylko po prostu inspirujemy się jej pomysłem, ale te drabaty dzisiejsze angielskie są bardzo daleko już teraz oddalone od tego, co Gertruda by projektowała. Podejrzewam, że jej by się bardzo ale to jest oczywiste, takie dlatego że dlatego że Gertruda gdy projektowała, tak, to początek XX wieku. Um, <laughs> To i tylu odmian nie było, kolorystycznych no, odmian, barwnych odmian, kształtów, nie było liścia, struktury, faktury tych, tych roślin. W tej chwili naprawdę mamy takie bogactwo, takie bogactwo tych wszystkich roślin, bylin, krzewów. No już o różach nie, nie wspomnę, tak? Już mamy, mamy naprawdę wielką, długą, olbrzymią listę różnych odmian. To dzięki hodowcom, którzy tak pracowicie, jak pszczółki niemalże, e, krzyżują te różnego rodzaju odmiany, tworząc nowe. Więc wybór jest bardzo e, duży. A najpiękniejszy ogród angielski, który byś poleciła? Oj, to jest do zwiedzenia, koniecznie. To jest, to jest, to jest no dobrze, zbyt, to no, dużo Polaków pewno... lata do Londynu, najbliżej mhm. Londynu. W samym Londynie nie ma takiego ogrodu chyba, w którym będą takie typowe rabaty angielskie. Chociaż podejrzewam, że gdyby, gdyby z Londynu można się wybrać kolejką, że tak powiem, tak? która odjeżdża z, z przystanków Victoria do Hampton Court. To wprawdzie są ogrody Henryka VIII, więc on tam jest bardzo ciekawy. Zresztą ja zawsze polecam, y, ludzie z dziećmi też warto pojechać, dlatego że tam można wejść do tego zamku, można zobaczyć te stare kuchnie średniowieczne, te komnaty. Bardzo ciekawe miejsce do zwiedzenia. Mają tą część taką bardziej, y, raczej barokową, tak jak mówiłam wcześniej, y, ale mają też piękne rabaty angielskie, już takie nowoczesne bardziej i mają też... Y, Róż, 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 pełno, pełno róż mają w ogrodzie za murem, tak, bo ten ogród za murem teraz jest w ten sposób wykorzystywany, także na cały dzień polecam wyjechać do, pojechać sobie do Hampton Court, no i polecam też Kew, dlatego, że w Kew właściwie powinno być wszystkiego po troszku, więc ja już przyznam się, że dawno w Kew nie byłam, ale powinny być też jakieś rabaty angielskie nowoczesne, nie wiem, czy akurat tam coś jest z projektu Thomas Stewarta Smitha, ale jeżeli ktoś kokolwiek ma możliwość zobaczenia ogrodów spod jego projektu, to bardzo, bardzo polecam. Ale ja ogólnie w tym roku. Ja jestem zakochana w ogrodzie Bodnant w Walii, ponieważ to jest ogród tak pięknie położony, um, i też tam było tak strasznie dużo róż, taki zapach tam panował, no i widok na tą donie. E, I też jestem zakochana w Sissinghurst ze względu na rabaty, właśnie na, ze względu na obsadzenia. Jest to nieduży ogród. Jest w okolicy Londynu, ale tam trzeba było się wybrać koniecznie samochodem, dlatego że w Anglii e, taki transport publiczny to raczej nie istnieje, że można było sobie tutaj pojeździć autobusem czy, czy czymś takim. E, Także te ogrody polecam jak najbardziej, ale ja osobiście uwielbiam Great Dixter. To jest ogród właśnie Christophera Lloyda, ale to z innych powodów. Podejrzewam, że to taki bardziej, bardziej advanced chyba dla takich naprawdę ludzi, którzy uwielbiają eksperymentować i patrzą w przyszłość. Dlatego, że widziałam, że podczas wycieczki sporo osób było troszeczkę zagubionych w tym ogrodzie Great Dixter, troszkę te rośliny ich atakowały, że tak powiem. Atakowały, napadały na nie. To tak śmiesznie, śmiesznie brzmiało, że a, rośliny atakowały ludzi. A w tych ogrodach po, innych one tak strasznie nie atakują. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Życzymy dobrego lipca. Mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień. My cały czas teraz mówimy, mam nadzieję, że się usłyszymy za tydzień, bo jak widzicie, Katarzyna gdzieś tam w, na południu Wielkiej Brytanii. Ja także Gdzieś tam na południu Wielkiej Brytanii, ale nasze drogi się nie skrzyżują raczej z Katarzyną, więc tylko spotkania internetowe nas czekają. Ale już wkrótce Katarzyna będzie w Polsce, w związku z tym będzie można spotkać się w Ogrodzie Zgorzałem. Ogród Zgorzałem jest czynny w każdą sobotę i niedzielę od 11 do 16. Serdecznie Was zapraszamy do odwiedzenia ogrodu i do zobaczenia rabaty angielskiej, bo tam jest, jest otoczona żywopłotem grabowo-bukowym piękna rabata angielska, każdego miesiąca wyglądająca zupełnie inaczej. Warta odwiedzenia, warta powąchania tych wszystkich kwiatów, które tam są. I przypominamy także, to ty Katarzyno przypomnij, że mamy spotkanie patronów, czyli opiekunów Twojego ogrodu, patronów, którzy czuwają nad tym, żeby ten ogród się rozwijał. Tak jest, mamy, przypominam nam, mam nadzieję, że patroni już o tym wiedzą, dlatego, że już kilka razy Dlatego przypominamy. Mamy 12 sierpnia w sobotę spotkanie patronów, słuchajcie, wszystkie informacje macie na naszym patronitowym wpisie na poście i tam jest dokładnie opisane co i jak będzie, także no, bardzo się cieszę i już odliczam dni. Tak jest. To wszystko odliczamy. No, wszystko odliczamy i jeszcze, no, chciałam dorzucić, Jacku, że my jesteśmy tacy tajemniczy, ale te róże wszystkie są oczywiście do nabycia w, w sklepie, prawda? Kasia, Kasia, Bellingham, Bellingham, sklep. Sklep. Tak. Kasia Bellingham Sklep. Tak. Kasia Bellingham Sklep. Ja spec jest. Specjalnie te róże są wybierane przez nas, dobierane, piękne odmiany. Powiem wam, że ciężko jest samemu tych wszystkich róż nie mieć u siebie w ogrodzie, nie wiem jak to zrobić, żeby mieć więcej róż, dlatego, że mój ogród jest niestety na piaskach yy, skorzałem, więc to w donicach świetnie u mnie teraz rosną róże, ale, ale w ziemi nie jest to takie proste, ale warto się starać, warto, ym, warto eksperymentować, bo ich zapach jest po prostu nieziemski. Ja się cieszę, że ja mam ogród na glinie, bo u mnie róże kwitną jak szalone. No, piękne. <laughs> Dziękuję ci bardzo, Katarzyno. Dobrej wycieczki. Przez Dziękuję i nawzajem. Papa. pa. pa.